Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gośćmi Zielonego Podcastu są w studiu w Warszawie Jan Bratkowski, rzecznik prasowy UNICEF Polska. Witaj. Dzień dobry, cześć. A prosto z Dubaju Marcin Kowalczyk z WWF Polska, szef zespołu klimatycznego w tej organizacji, no i uczestnik kolejnego szczytu klimatycznego 28, no a wcześniej kiedyś członek delegacji polskiej na szereg konferencji klimatycznych od 2008 do 2021 roku, jak również zespołu prezydencji COP-u podczas konferencji organizowanych w Polsce. Witaj, Marcin. Cześć. To może zacznijmy od Dubaju. Powiedz proszę, jak wygląda ten 28 szczyt klimatyczny, konferencja stron, bo to jest największy szczyt klimatyczny w historii. No oczywiście, Burj Khalifa też jest w Dubaju, najwyższy budynek świata chyba jeszcze do tej pory. To jest jednocześnie szczyt klimatyczny krytykowany bardzo często za to, że ma największą w historii liczbę lobbystów na rzecz paliw kopalnych, no ale też krytykowany między innymi ze względu na prezydenta tej konferencji, czyli Sultana Al-Jabera, który jest jednocześnie szefem spółki paliwowej Abu Dhabi. Jaka jest atmosfera na szczycie w Dubaju, który jeszcze trwa i dopiero będzie się kończył? Mimo tych wszystkich kontrowersji, o których wspomniałeś, mimo faktu, że jesteśmy w państwie, które jednak żyje z wydobycia ropy naftowej, to na razie nastroje są takie, że jest nadzieja na osiągnięcie faktycznie jakichś pewnych przełomowych, przynajmniej ustaleń dotyczących odejścia od paliw kopalnych. Oczywiście będzie to się wiązało z poważnymi wyzwaniami. Nie najmniejszym z nich będzie przekonanie do tego samego prezydenta COP, który ostatnio zasłynął wypowiedzią, że być może da się osiągnąć 1,5 stopnia bez kompletnego odchodzenia od paliw kopalnych, która też oczywiście troszeczkę została wyrwana z kontekstu. Natomiast tak naprawdę przekonamy się, czy ten COP będzie sukcesem, czy jednak niestety porażką, dopiero za tydzień, kiedy tak naprawdę będą te ostatnie godziny COP-u i kiedy będziemy znali już tak naprawdę wyniki tych ostatecznych decyzji. Te elementy, które byśmy chcieli zobaczyć, czyli na przykład właśnie deklarację całkowitego odejścia od paliw kopalnych, w obecnych projektach decyzji póki co się jeszcze znajdują. Marcin, ty mówisz, że za tydzień, bo rozmawiamy w czwartek, emisja tego podcastu jest w poniedziałek, więc do końca szczytu jest trochę bliżej. On nie wiadomo, kiedy się zakończy, bo tak to jest ze szczytami klimatycznymi, że lubią się wydłużać. A powiedz proszę, co już udało się ustalić i jak wyglądało to, o czym też rozmawiano przed szczytem. To miał być pierwszy szczyt klimatyczny, na którym miał nastąpić taki przegląd planów klimatycznych poszczególnych państw, taki assessment. To jedna rzecz. Miał powstać fundusz szkód i strat. No i też były duże oczekiwania państw rozwijających się na jednak zwiększenie finansowania pomocy dla nich. Co z tego już udało się ustalić? Z tych trzech rzeczy dwie cały czas trwają i one tak naprawdę będą się decydowały do ostatniej chwili. To jest właśnie kwestia decyzji dotyczącej globalnego przeglądu, o którym wspomniałeś, czyli tej oceny, jak wygląda nasza obecna realizacja założeń porozumienia paryskiego, oraz kwestie związane z finansowaniem. W tych ostatnich zresztą jestem najmocniej zaangażowany i tutaj widać jeszcze dużo, trzeba będzie wykonać dużo, dużo pracy. Natomiast nie wszystkie decyzje dotyczące tego finansowania będą podjęte na tym szczycie, ponieważ program prac dotyczący tak naprawdę takiego nowego celu finansowego, który ma obowiązywać po roku 2025, zakończy się dopiero na kolejnym COP-ie. Tutaj mamy tylko jakby taki kolejny kamień milowy i stworzenie swoistego planu prac na ten ostatni rok pracy nad nowym celem. Jeśli chodzi o zaś fundusz szkód i strat, ten fundusz już został powołany. O dziwo, w bezprecedensowej decyzji pierwszego dnia, dotąd się jeszcze nie zdarzyło, żeby COP podejmował decyzję pierwszego dnia, zazwyczaj one są podejmowane w ostatniej chwili. Kwestia oczywiście tego, czy znajdą się odpowiednie środki na jego finansowanie. Na razie te informacje, które widziałem, wskazują na to, że deklaracje to jest jakieś 700 milionów dolarów, co jest kroplą w morzu. Niektóre szacunki mówią o tym, że państwa rozwijające się mogą potrzebować na poradzenie sobie ze szkodami i stratami w 2030 roku około 400 miliardów dolarów rocznie. Więc 700 milionów to jest naprawdę bardzo drobna kwota, ale zawsze jest to jakiś początek, patrząc na to, że od powołania funduszu minął dopiero tydzień.
Janku, kiedy mówimy o szczycie klimatycznym, to wyobrażamy sobie, no szczególnie gdy jeszcze dzieje się w Dubaju, tak? Wyobrażamy sobie tych lobbystów paliwowych, wyobrażamy sobie tych polityków, którzy tam przyjeżdżają, wyobrażamy sobie też aktywistów, którzy tam są, także młodych aktywistów, ale tak naprawdę kryzys klimatyczny to jest wszystko o ludziach. To nie jest o wielkich pieniądzach, o wielkich biznesach i ich przyszłości, tylko to są naszej przyszłości i przyszłości całego świata. My żyjemy w kraju rozwiniętym, a to jest tak naprawdę o krajach rozwijających się i o krajach potrzebujących. Tak, to znaczy ta perspektywa klimatu i przyszłości w mojej optyce nierozerwalnie wiąże się jednak z dziećmi. I tutaj no, ten szczyt powinien zdecydowanie uwzględniać tą perspektywę dziecięcą. To się tak mówi, że konsekwencje klimatyczne są odczuwalne nie wszędzie, ale jednak tak nie jest. Dzieci wszędzie na świecie odczuwają konsekwencje zmian klimatu. Nie da się też ukryć, że no, kryzys klimatyczny jest kryzysem praw dziecka, dlatego że to dzieci, tak jak w wielu innych dziedzinach, w przypadku wielu innych konfliktów i wielu innych sytuacji kryzysowych, to dzieci najprędzej, najsilniej odczuwają te zmiany. No i musimy pamiętać, że one nie są, że dzieci to nie są mali dorośli. W związku z czym to, że nie mogą się w odpowiedni sposób rozwijać, na poziomie fizycznym organizmy ich się nie mogą rozwijać, na poziomie rozwoju też intelektualnego nie mogą, nie wiem, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych na przykład. To wszystko powoduje, że to, o czym może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy o tym myślą, że fakt, że obserwujemy coś takiego jak zmiany klimatu, ma bardzo duży wpływ na najmłodszych i to nie tylko tu i teraz, bo co do tego niektórzy mają jakieś wątpliwości najwyraźniej. Natomiast w tej dłuższej perspektywie to też tak jest, że fakt, że się nie mogą rozwijać, powoduje, że ich życie w przyszłości też nie będzie wyglądało tak, jakbyśmy sobie życzyli. No i o dzieciach też jest mowa na tegorocznym szczycie. My rozmawiamy w czwartek, ale emisja, tak jak mówiłem, tego podcastu jest w poniedziałek, więc już jest po tak zwanym Dniu Dziecka, chociaż nie chcę tak tego nazywać, na szczycie klimatycznym. Tak, no to jest pierwsza taka inicjatywa. To jest początek dążenia do tego, żeby z naszej perspektywy planujemy, staramy się, UNICEF stara się, żeby nie tylko UNICEF, ale też inni partnerzy nasi starają się, żeby kolejne COP30 w Brazylii, który się ma odbyć, był właśnie takim COP-em młodych w całości. Natomiast tutaj zdecydowanie my cały czas podkreślamy, że wszelkie wnioski osiągnięte podczas tego spotkania w Dubaju muszą uwzględniać perspektywę dziecięcą, muszą zmienić dotychczasowe podejście, kiedy mimo tego, że to właśnie ta grupa jest najbardziej pokrzywdzona, no, doświadcza najsilniejszych konsekwencji zmian, to jednak finansowanie, czy generalnie obecność w planach przeciwdziałania walki ze zmianami klimatu, w zasadzie nie ma dzieci w tych planach, a w finansowaniu to jest jakiś ułamek procenta, więc to też zależy nam bardzo na tym, żeby uległy zmianie. No i stąd też są nasi, są aktywiści młodzi też w Dubaju i właśnie w 8, czyli w piątek odbywa się spotkanie takie duże, poświęcone tej perspektywie i ich problemowi. Marcinie, wracając do Dubaju, a powiedz proszę, jak zmieniały się te szczyty klimatyczne, jak wygląda tegoroczny szczyt klimatyczny, jeżeli chodzi o udział i młodych aktywistów, i w ogóle aktywistów? Jak bardzo to jest dalej konferencja polityków i lobbystów, a jak bardzo ona się otwiera na tak zwane społeczeństwo obywatelskie? Jak sięgam pamięcią tak naprawdę swoich początków obecności na różnego rodzaju szczytach klimatycznych, aktywiści byli tam obecni i organizowali różnego rodzaju akcje. Pamiętam chociażby sytuację z 2009 roku, kiedy by wskazać na ryzyko rosnącego pustynnienia na świecie, grupa aktywistów przeprowadziła wielbłądy. Natomiast oczywiście społeczeństwo obywatelskie zawsze było obecne. Teraz jego głos zazwyczaj jest troszkę bardziej słyszalny, ale nie na ostatnich dwóch szczytach ze względu na ograniczenia nakładane przez dwie ostatnie prezydencje, wynikające z takich, a nie innych systemów rządów, które w tych państwach panują. Mm-hmm. A powiesz coś jeszcze o atmosferze panującej na szczycie, bo to niesamowicie ciekawe, wiesz, większość z nas nie ma możliwości się tam znaleźć, nigdy się tam nie znajdzie, nigdy nie pojedzie.
Tak, przede wszystkim bardzo dużo się dzieje ze względu właśnie na obecność tak wielu osób, bo oprócz tych takich naprawdę technicznych negocjacji, w których uczestniczy łącznie może ze 2000 osób z około 100 tysięcy, które się tutaj znajduje, i to wliczam zarówno negocjatorów, jak i społeczeństwo obywatelskie, które te negocjacje też śledzi, dzieje się tu bardzo dużo w innych kwestiach, jak chociażby na terenach wystawowych, w pawilonach poszczególnych państw czy organizacji, które organizują najróżniejsze debaty i organizują najróżniejsze spotkania, promując zarówno swoje wyniki badań, jak i pozwalając zapoznać się z tym, jak zmiany klimatu wpływają na naprawdę różne fragmenty świata. Są oczywiście spotkania również zamknięte dla biznesu, który też czasami próbuje robić coś dla klimatu. No i oczywiście są ci nieszczęśni lobbyści paliwowi, którzy też pewnie próbują tutaj swoje interesy uzyskać. W chwili obecnej nie widzę jakiejś bardzo dużej zmiany, jeśli chodzi o atmosferę dotyczącą negocjacji w stosunku do tego, co było w poprzednich latach. To nie jest tak, że ludzie stracili nadzieję, że tutaj się nic nie da uzyskać. Wręcz przeciwnie, jak mówiłem, pewne elementy te kluczowe dla również społeczeństwa obywatelskiego być może uda się w ostatecznym tekście również tego globalnego przeglądu znaleźć. Ale o tym zdecydują tak naprawdę bardzo ciężkie negocjacje, które będą miały miejsce w tym drugim tygodniu szczytu. A powiedz proszę, z jakim nastawieniem i co ogłosiły kraje najwięksi emitenci, Stany Zjednoczone i Chiny? Wiemy, że prezydenta Joe Bidena, ani Xi Jinpinga nie ma na szczycie klimatycznym, ale to nie znaczy, że ich delegacje przyjechały z pustymi rękoma. Co zapowiedzieli? No jednak nadają pewien ton, no tuż obok Unii Europejskiej, której polityka, jakby nie patrzeć, jest jednak najbardziej ambitną klimatyczną polityką na świecie. Jeżeli spojrzymy jednak na politykę Stanów Zjednoczonych i spojrzymy na ten tak zwany akt o redukcji inflacji, to okaże się, że Stany Zjednoczone wcale aż tak bardzo nie odstają, jeśli chodzi przynajmniej deklaratywnie, o politykę klimatyczną. Stany Zjednoczone zadeklarowały redukcję emisji o 52% do roku 2030, więc patrząc na 55% cel Unii Europejskiej, to wcale nie jest aż tak wielka różnica. Natomiast nie było oczywiście prezydenta Joe Bidena, ale była wiceprezydent Kamala Harris, która przyjechała deklarując 3 miliardy dolarów przeznaczone dla Zielonego Funduszu Klimatycznego. Jeśli chodzi o Chiny, Chiny w tym momencie zadeklarowały, że w 2025 roku, kiedy będą składały swoje cele, swój tak zwany krajowo określony wkład na rok 2035, złożą również nową wersję tego dokumentu na rok 2030, który będzie zawierał ambitniejsze cele dotyczące emisji niż to, co było w ich dotychczasowych dokumentach. Oczywiście musimy pamiętać, że do tej pory Chiny deklarowały, że w 2030 roku osiągną swój szczyt emisji. W tym momencie wszystkie dane wskazują na to, że uda im się to osiągnąć już w roku 2025, więc zapewne stąd również wynika korekta tychże deklaracji, ale to może oznaczać, że od 2025 roku faktycznie ich emisje chińskie zaczną maleć i to być może maleć w naprawdę znaczącym stopniu. To jest troszeczkę innego rodzaju jednak gospodarka niż gospodarki europejskie, gdzie tak naprawdę czasami jedna decyzja podjęta na górze może zmienić działania całego państwa o 180 stopni. A powiedz jeszcze proszę o prezydencie Brazylii, da Silvie. Bardzo ciekawa postać, przyjechał z dobrym przekazem na szczyt klimatyczny, który zepsuł mu jego własny minister, mówiąc o tym, że Brazylia będzie blisko współpracować z OPEC-iem, czyli z kartelem paliwowym. Tak, to jest też dosyć ciekawa historia, bo faktycznie prezydent Lula da Silva kreuje się na czempiona klimatycznego. Zresztą bardzo gwałtownie stara się doprowadzić do zakończenia wylesiania Amazonii. To jest też jeden z celów, który Brazylia sobie postawiła, aczkolwiek szuka finansowania wspierającego realizację tego celu. Natomiast deklaracja przystąpienia do tego tak zwanego OPEC Plus faktycznie niestety popsuła wrażenie, które można było pierwotnie z oświadczeń prezydenta da Silvy wynieść, co troszeczkę utrudnia Brazylii również przygotowania do roli gospodarza właśnie w trakcie COP30 za 2 lata. Czy były jeszcze jakieś wypowiedzi innych przywódców państw, które szczególnie zwróciły uwagę? Bo ja mówię o tych, które można znaleźć w mediach międzynarodowych, no i w polskich mediach. Pewnie wiele z tych wypowiedzi z tak bogatej konferencji nam umyka.
Można na przykład zwrócić uwagę na przemówienie pana prezydenta Dudy, który pokazywał, jak wspaniale Polska dokonuje transformacji i troszeczkę niestety minął się w paru punktach z prawdą, wskazując na to, że tutaj Polska osiąga jakieś nie wiadomo jakie efekty. I tutaj też zwrócił uwagę na to, co powiedział, że należy postawić w centrum całej transformacji klimatycznej człowieka. I absolutnie, z tymi słowami należy się absolutnie zgodzić. Problem polega na tym, że pan prezydent Duda chyba troszeczkę inaczej rozumie postawienie w centrum transformacji człowieka, niż rozumie to większość społeczeństwa obywatelskiego i chociażby mieszkańcy państw rozwijających się, dla których faktycznie ich los zależy od udanej jak najszybszej transformacji i dla nich gwałtowne redukcje emisji to jest być albo nie być, kwestia przeżycia, a nie kwestia tylko lekkiego obniżenia standardów życia. No tak, no jeżeli w Polsce stawiamy jakiegoś człowieka na czele zmian klimatu i walki z nimi, to pewnie niestety w Polsce to jest Daniel Obajtek, czyli jeszcze aktualnie szef Orlenu, niż człowiek, niż tak zwany Kowalski, który musi płacić coraz wyższe rachunki za prąd, związane między innymi z tym, że nasza energetyka jest cały czas w 70% oparta na węglu. A powiedz, skoro wspomniałeś już o polskiej delegacji, bo też chciałem o to zapytać, a czy minister Anna Moskwa, no nie, ona już nie jest ministrą. Teraz zdaje się, ktoś inny szefuje temu resortowi jeszcze do poniedziałku, kiedy tego podcastu można słuchać, bo dzisiaj Mateusz Morawiecki będzie się starał o wotum zaufania, którego oczywiście nie uzyska i dopiero w dalszych dniach tego tygodnia Donald Tusk zostanie premierem. To kto ze strony rządowej nas reprezentuje na szczycie klimatycznym, a tak ważnej konferencji? No bo to jednak ten żart z rządem Morawieckiego to nie jest tylko żart na poziomie polskim, ale też na poziomie międzynarodowym można tak na to spojrzeć. Obecna pani minister klimatu uczestniczyła w konferencji, przyleciała i odleciała razem z panem prezydentem Dudą. Natomiast nie wyróżniła się jakimiś bardzo poważnymi wypowiedziami podczas tejże konferencji. Prawdopodobnie jeden z wiceministrów klimatu będzie obecny w przyszłym tygodniu podczas tak zwanego segmentu wysokiego szczebla, więc będzie obecny podczas tych ostatnich dni konferencji. Natomiast niemniej zobaczymy, jakiego rodzaju wypowiedzi padną w tamtym okresie. Biorąc pod uwagę, że charakter tego szczytu się troszeczkę zmienił w stosunku do standardu, to znaczy państwa, które miały okazję wypowiedzieć się podczas szczytu szefów państw i rządów, nie wypowiadają się w drugim tygodniu na szczeblu ministrów, raczej nie będzie wypowiedzi przedstawiciela Polski na tym wyższym szczeblu w trakcie segmentu wysokiego szczebla. Więc tak naprawdę ta reprezentacja będzie tylko i wyłącznie po to, żeby był reprezentant Polski chociażby na spotkaniach Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska, która będzie tutaj obradować. No bo dodajmy, że Polska reprezentuje na tym międzynarodowym szczeblu Unię Europejską. Dokładnie i nasze tak. Interesy. Unia Europejska, tak. Unia Europejska przedstawia stanowisko w imieniu Unii i wszystkich 27 państw członkowskich, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę, że Unię w samych negocjacjach reprezentują wyznaczeni negocjatorzy. Trójka głównych negocjatorów w chwili obecnej to jest przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawicielka Finlandii i Polak. Janku, pojawiła się tutaj osoba w rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy, który słynie z tego, że cały czas się uczy w trakcie swojej kadencji. Wydaje mi się, że ta edukacja klimatyczna jest niesamowicie ważna. Wy też robiliście razem z Gallupem ankietę w 55 krajach na temat tego, jaki jest poziom wiedzy klimatycznej najmłodszych osób i co z tego badania wynika? Tak, badanie zostało przeprowadzone w 55 krajach na grupie kilkudziesięciu tysięcy ankietowanych. No i wynika z tego, ciekawe dosyć rzeczy wynikają. Zdecydowana większość, ponad 80% badanych wie o istnieniu zmian klimatu, wie, że czegoś takiego doświadczamy. Natomiast już ze wskazaniem, co to dokładnie oznacza, jest pewien kłopot. To znaczy 50%, czyli połowa z tej grupy, która wie o istnieniu zmian klimatu, potrafi zdefiniować, co to jest i potrafi rozróżnić okresowe zmiany klimatu występujące co roku od tych długofalowych zmian tendencji, jeżeli chodzi o to, co się na naszej planecie dzieje. I tego rozróżnienia połowa ludzi, którzy wiedzą o zmianach klimatu, połowa tych młodych ludzi ankietowanych, nie zna. Więc z tym jest kłopot, więc na pewno takie działania w obszarze, no bo z jednej strony widzimy, że młodzi się angażują,
są chętni do działania, no ale z drugiej strony to badanie pokazuje, że jednak potrzebują trochę wsparcia i trochę ukierunkowania, trochę wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi, w którą stronę to powinno zmierzać i jak to powinno wyglądać. No ich z tego badania wynika też ciekawy wniosek. Zdecydowana większość młodych ludzi w tym przedziale wiekowym 15-24 lata, prawie 2/3 bodajże z tego co pamiętam, uznaje jako główne źródło swoich informacji media społecznościowe. Ale to nie jest tak, że ci młodzi ludzie do tego podchodzą absolutnie bezkrytycznie, bo tylko 1/4 z kolei uznaje, że w tych mediach społecznościowych są w stanie znaleźć jakieś wartościowe informacje, którym ufają i w które wierzą. Więc wyraźnie to pokazuje, że jest gigantyczny obszar, w którym należy prowadzić jednak akcje edukacyjne. Podejrzewam, że dotyczące wielu różnych dziedzin, no ale też właśnie w obszarze klimatu i tego, jakie są konsekwencje tych zmian i jak należy z nimi walczyć. Mhm. Edukacja jest na pewno ważna wśród młodych osób, ale tak naprawdę trzeba patrzeć na to holistycznie. Edukować w sprawie klimatu trzeba wszystkie grupy wiekowe, no bo trudno, żeby 56-latkowie, którzy tego tematu w ogóle nie mieli w szkołach, mieli dużą wiedzę na ten temat. Z kolei, patrząc na polityki klimatyczne, nie można też zapominać o innych grupach wiekowych, tak? Znaczy, młodzież musi być uwzględniana i dzieci muszą być uwzględniane w politykach klimatycznych wszelkiego rodzaju, a nie tylko wybiórcze, na przykład, jeżeli chodzi o edukację. Tak, no bo całe zmiany klimatu powodują, że młodzi ludzie ponoszą ich konsekwencje we wszystkich obszarach. To jest kwestia edukacji, to jest kwestia zdrowotna, to jest kwestia zdrowia też psychicznego na przykład. To jest kwestia dostępu do żywności, to jest kwestia wielu innych aspektów. No my nie myślimy o tym w tych kategoriach, no ale fakt, że gdzieś na świecie jest kraj, gdzie na przykład, nie wiem, jest bardzo ograniczony dostęp do wody, powoduje, że dzieci nie mogą cieszyć się dzieciństwem, ale też nie mogą, nie wiem, uczęszczać do szkół. Nie dlatego, że tych szkół nie ma, tylko dlatego, że muszą i siebie, i swoją rodzinę wspierać w ten sposób, że na przykład chodzą po wodę. I to nie jest wyprawa do sklepu na rogu, to nie jest wyprawa nawet do, no nie wiem, osiedlowego źródełka wody oligoceńskiej, tylko to jest kilkugodzinna wyprawa w jedną stronę po to, żeby na własnych barkach albo na głowie przynieść kanister, który często jest cięższy od tego dziecka. I tak się dzieje codziennie. Więc to pokazuje, że prozaiczny z naszej perspektywy dostęp do wody jest kluczowy, dlatego żeby dzieci mogły się rozwijać i żyć w świecie, którym ich potrzeby będą zaspokajane. Marcinie, chciałem cię jeszcze zapytać o dwie kwestie. Pierwsza związana z obecnością tak wielu lobbystów paliwowych. Wyobrażam sobie, że oni przyjeżdżając na COP mają w teczkach świetne technologie, które jedne istnieją, drugie jeszcze nie istnieją i mówią, słuchajcie, nie martwcie się o te paliwa kopalne, my wtłoczymy wszystkie te emisje później pod ziemię z powrotem i będziemy mogli nadal korzystać z ropy, gazu i tak naprawdę nie będziemy się musieli nigdy pożegnać z paliwami kopalnymi. To się na pewno dzieje. No i jest też pewnie taki nurt związany z techsolucjonizmem ludzi, którzy mówią, patrzcie, co się dzieje z rewolucją sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja pomoże nam w rozwiązaniu tych największych problemów, w tym tego ogromnego problemu kryzysu klimatycznego. Są takie rozmowy podczas szczytu klimatycznego? Niewątpliwie są tutaj osoby, które próbują promować tego typu fałszywe rozwiązania. Technologie zatłaczania dwutlenku węgla czy w inny sposób wychwytywania dwutlenku węgla są promowane. Natomiast w chwili obecnej no niestety nie możemy liczyć na to, że ta technologia rozwiąże problem. Owszem, ona w ograniczonym stopniu będzie pozwalała sobie poradzić z tymi emisjami dwutlenku węgla, których nie jesteśmy w stanie uniknąć w inny sposób. To są chociażby niektóre procesy przemysłowe i chemiczne, który chociażby przy produkcji nawozów, w których faktycznie ten dwutlenek węgla czy inne gazy cieplarniane będą powstawać i nie jesteśmy w stanie ze względu po prostu na prawa chemii tego uniknąć. To są niektóre procesy rolnicze, ale nie jest to rozwiązaniem w miejscach, w których faktycznie możemy zrezygnować z wykorzystywania paliw kopalnych. Tam, gdzie można odejść od paliw kopalnych, powinniśmy od nich odejść i nie szukać innego rodzaju rozwiązań. Tak samo, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ja jestem tutaj bardzo, bardzo sceptyczny.
ponieważ nawet te mechanizmy sztucznej inteligencji, które są obecnie dostępne, to tak naprawdę nie są jakieś uniwersalne rozwiązania, to są po prostu bardzo skomplikowane mechanizmy, ale jednak dające odpowiedzi tylko w pojedynczych wybranych obszarach, a nie tak naprawdę pozwalających nam znaleźć rozwiązania technologiczne przyszłości. Zresztą zmienię zdanie, jeżeli zobaczę sztuczną inteligencję, która opracuje nowe twierdzenie matematyczne i udowodni. Czyli na razie zostajemy przy tej białkowej inteligencji. To jeszcze jedno pytanie, które chciałem ci zadać. Powoli już kończymy naszą rozmowę, ale chciałem jeszcze zadać pytanie o pieniądze, bo chodzi o miliardy dolarów pomocy, które są potrzebne. Mówiłeś, że udało się ustalić już pierwszego dnia szczytu Fundusz Szkód i Strat. No tych funduszy podczas kolejnych szczytów klimatycznych ustanawia się dużo, a jak później wygląda faktyczne przekazywanie pieniędzy do tych nowo powstających instytucji, bo nie chodzi o to, żeby ona powstała tylko i wyłącznie na papierze, ale żeby mogła później działać. Tak, funduszy w tym momencie w ramach konwencji klimatycznej jest, jeśli dobrze liczę, 6 razem z nowo utworzonym funduszem do spraw szkód i strat. I faktycznie przekazywanie środków do tych funduszy jest różnorakie. One mają zresztą, te fundusze mają zresztą różną skalę i różne zastosowanie. Największe z nich w tym momencie, czyli Zielony Fundusz Klimatyczny, o którym wspominałem w kontekście pani wiceprezydent Kamani Harris, dysponuje obecnie około 13 miliardami dolarów, zadeklarowanymi 13 miliardami dolarów, na kolejne 4 lata działalności. Biorąc pod uwagę, że państwa rozwinięte zobowiązały się od 2020 roku mobilizować 100 miliardów dolarów rocznie, no to 13 miliardów dolarów na 4 lata, to jak widać z tych funduszy, które są w ramach konwencji klimatycznej, to jest kropla w morzu. Te fundusze, należy jednak wziąć pod uwagę, że część z tych funduszy przekazywanych jest chociażby na zasadzie umów dwustronnych pomiędzy poszczególnymi państwami. Część środków jest mobilizowanych ze środków prywatnych. Trochę pieniędzy trafia przez międzynarodowe instytucje finansowe, tak jak chociażby Bank Światowy, więc ta cała architektura finansowa na świecie jest dosyć rozbudowana, ale nadal nawet najbardziej sprzyjające raporty OECD, sprzyjające państwom rozwiniętym, jeśli chodzi o wypełnienie tego zobowiązania, wskazują na to, że w 2020 udało się dostarczyć 83 miliardy ze 100 obiecanych, w 2021 89 miliardów ze 100 miliardów obiecanych. Jest możliwość, że w 2022 faktycznie według metodologii OECD cel 100 miliardów został wreszcie osiągnięty. Ale potwierdzenie co do tego będziemy mieli w przyszłym roku. I czasami niestety w tych raportach, które są składane do OECD, pojawiają się różnego rodzaju bardzo dziwne pozycje, jak chociażby zaliczenie do finansowania klimatycznego budowy budki z lodami. Nie żartuję. Faktycznie taki projekt w jednym z raportów, już nie pamiętam którego państwa, był. No tak, to akcent humorystyczny się pojawił. Janku, UNICEF się zajmuje organizacją pomocy humanitarnej rozwojowej na rzecz dzieci. Ile z działalności UNICEF-u jest dzisiaj związane z walką ze zmianami klimatu i konsekwencjami zmian klimatu? Bo my o zmianach klimatu zbyt często myślimy tylko w kontekście tych efektów naturalnych, tego co widzimy, topiące się lodowce, sytuacje pogodowe w Europie, na świecie, wszędzie. O tym mówimy, o tym myślimy, ale rzadko myślimy o innych konsekwencjach zmian klimatu, które są tak samo poważne, na przykład o społecznych. Tak, znaczy nie potrafię w tej chwili powiedzieć dokładnie, jaka to jest część naszych działań, natomiast kwestie dotyczące zmian klimatycznych i właśnie pomocy takiej systemowej w tym obszarze są dla nas niezwykle istotne, no bo to jest, tak jak mówisz, to jest nie tylko kwestia, nie wiem, dostarczania wody gdzieś, prawda, no, ale to też jest nasze działanie, to też są nasze działania, bo są takie miejsca na świecie, gdzie na przykład nie da się zbudować studni i to jest niemożliwe ze względów różnych technologicznych, odległości czy warunków właśnie, które tam panują, więc w wielu miejscach na świecie nasze działania sprowadzają się do tego, że ta woda jest dostarczana, ale to jest nie tylko dostarczanie wody, to jest kwestia całościowych usług dookoła tego, bo najbardziej narażone na zmiany klimatu są dzieci na świecie i to jest miliard dzieci na świecie, które się stykają z dwoma jak gdyby jednoczesnymi elementami, znaczy z jednej strony jest to zagrożenie właśnie postępującymi zmianami klimatu, a z drugiej brak dostępu do usług, które pomagały te zmiany klimatu niwelować. Bo to są usługi właśnie wodno-sanitarne, ale też w wielu innych obszarach. Marcinie, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Myślisz, że uda się taka deklaracja, uda się wypracować taką deklarację o odejściu od wszystkich paliw kopalnych, nie tylko od węgla na tym szczycie klimatycznym?
Można mieć tylko nadzieję, ale pewności do samego ostatniej chwili mieć nie będziemy ze względu na bardzo silną opozycję niektórych państw, głównie związanych właśnie z produkcją paliw kopalnych. Marcin Kowalczyk, szef zespołu klimatycznego WWF Polska, prosto z Dubaju. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a w studiu Jan Bratkowski, rzecznik UNICEF Polska, byli gośćmi Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.